Dobry, chciałbyś żreć, leżeć i nic nie robić? Eden Hazard wpadł na genialny pomysł, jak to uczynić. Jeżeli jesteś ciekawy, to streszczę całą jego karierę i jak będziesz uważnie słuchał, to może też się tak ustawisz. Hazard profesjonalną, dorosłą karierę zaczął w Lille w sezonie 2007-2008, kiedy to wchodził z ławki i łapał jakieś ochłapy minut. Nieporadnie próbował dryblować i strzelać ku uciesze francuskich komentatorów. Allez, en retrait! Allez, Eden! Sumując to, zameldował się w 4 spotkaniach, grając łącznie przez 33 minuty. W jednym meczu nawet zabawił się kilka razy z oponentami, a w innym zmienił Polaka, który jeszcze wtedy liczył na to, że będzie Francuzem, ale nie wyszło. Oczywiście chodzi o Obraniaka. Kolejny sezon przyniósł więcej minut, głównie z ławki, ale to metoda małych kroczków. Na początku rozgrywek w pojedynku przeciwko Aksur, czy jakoś tak, jego drużyna miała problemy. Eden wszedł przy wyniku 1-1, jednak wszyscy wokół popsuli jego wejście i stracili drugą bramkę. W 88 minucie Eden Hazard zdobył swoją pierwszą bramkę w profesjonalnym futbolu, a kilka minut później miał jeszcze jakiś udział przy golu, który dał zwycięstwo w prawie przegranym meczu. Na dokładkę udzielił wywiadu 5 cm od kamery. 19 listopada zadebiutował w kadrze Belgii w towarzyskim meczu z Luksemburgiem. Mógł również grać dla Francji, ale stwierdził, że jest w 99% Belgiem, a tylko w 1% Francuzem, a to za mało, żeby reprezentować trójkolorowych pacyfistów. W lutym tego samego sezonu był taki mecz z FC Schoux, czy jakoś tak, w którym belgijski Pontchouille zagrał pierwszy raz całe 90 minut oraz zapoczątkował regularniejsze występy w pierwszej jedenastce, a to dlatego, że po raz kolejny realnie przyłożył się do odrobienia wyniku. Obrońcy co prawda nie byli na wysokim poziomie, ale zawsze to jakieś utrudnienie. W 88 minucie Hazard zdobył bramkę, po której trafił na usta wszystkich kibiców, którzy byli na stadionie, czyli jakichś 50 osób. Lille skończyło ten sezon na całkiem dobrej 5. pozycji. W klasyfikacji strzelców tego sezonu na 4. miejscu znalazł się Ireneusz Jeleń. To tylko taka ciekawostka. A to są statystyki naszego protagonisty. 6 bramek i 4 asysty we wszystkich rozgrywkach. Został on również wyróżniony nagrodą najlepszego młodego gracza Ligue 1. Czy chuj wie, jak to się czyta. Pierwszy raz w historii zdobył to zawodnik innej narodowości niż francuskiej. Sezon 2009-2010 był sezonem, w którym Hazard nie tylko wywalczył stały pierwszy skład, ale również zaczął rozjeżdżać tę śmieszną ligę farmerów. Ikonicznym meczem tego sezonu jest ten przeciwko Le Mans 92, czy jakoś tak. Belgijski Pontchouille miał wkład w każdą bramkę. Niejednokrotnie wbiegał w gąszcz obrońców z piłką i jako jedyny wychodził z tego starcia z twarzą. Lille zaliczyło progres o 1 pozycję względem ostatniego sezonu, a w gronie najlepszych strzelców pojawiły się takie nazwiska jak Gervinho, Kevin Gameiro, Niang, ale Hazarda tam nie było. Przez cały sezon łącznie uzbierał tak zwane double-double. Sprawne oko może teraz zobaczyć rozgrywki Ligi Europy. A to dlatego, że 5. pozycja w zeszłym sezonie dała możliwość grania w tych zawodach. Francuskiemu klubowi szło całkiem nieźle w Europie, aż do 1-16. Wtedy trafili na Liverpool. Co prawda u siebie wygrali 1-0 i to po golu Edena z wolnego, ale w rewanżu poszło nie najlepiej. Torres przeżywał swój prime time i w pojedynkę wyjaśnił przyjezdne mastiffy. W tym sezonie Eden również zgarnął nagrodę dla najlepszego młodego zawodnika Ligue 1. Jako pierwszy zawodnik w historii zdobył tę nagrodę 2 razy z rzędu. Następny sezon zaczniemy od końca, czyli finał Coupe de France, czy jakoś tak. Przeciwko PSG, wtedy jeszcze bez Katarczyków. Polak Ludovic Obraniak strzelił jedyną bramkę w tym meczu i ta bramka dała Hazardowi pierwsze klubowe trofeum w karierze, ale już za kilka dni miał dostać trofeum numer 2. Lille niespodziewanie wygrało ligę. Albo spodziewanie, nie mam pojęcia. Wygrało, to wygrało. Belg dalej nie był wyróżniającym się strzelcem, ale znalazł się na 4. miejscu pod względem asyst w Ligue 1. W Europie jako kolektyw wydupcyli się na łeb z PSV tuż po fazie grupowej. Belgijski 1,75 m został wybrany graczem sezonu Ligue 1 oraz to logiczne, znalazł się w drużynie sezonu po raz drugi, bo rok wcześniej też w niej był. Ostatni sezon w barwach Lille Hazard zaczął od przegrania w takim jakby superpucharze z Marsylią. Oczywiście pochwalę się swoją znajomością francuskiego i puchar ten ma nazwę Trophée des Champions, czy jakoś tak. Spotkanie było niesamowicie podupcone. Belg zanotował asystę i bramkę, ale to było za mało, żeby pokonać oponentów. Wiem, że jakoś do dupy i nie widać, ale działo się. Nawet gdzieś tam po drodze wszyscy się pobili. Niesamowite.
Jakoś na jesień Belk również zdobył swoją pierwszą bramkę dla reprezentacji po 3 latach od debiutu. Jednak ta bramka chujadała, bo Belgia nie zakwalifikowała się na pamiętne dla Polaków Euro 2012. Ale walczy, że to ostatni sezon Belga w tym klubie. Bonczuś również to wiedział, więc stwierdził, że w ostatnim meczu w sezonie w godny sposób pożegna się z kibicami w dupce hat-tricka, pierwszego hat-tricka w karierze, a jego drużyna bez najmniejszych oporów pokonała Nens. Czy jakoś tak. Po końcowym gwizdku wokół Hazarda zrobiono kółko i wpuszczono do środka jakieś dzieci, żeby mógł się trochę dowartościować pod względem wzrostu. A potem wręczono nagrodę dla najlepszego gracza Ligue 1. Drugi raz w historii ktoś zdobył to trofeum 2 razy z rzędu. Wcześniej tego czynu dokonał Pauleta. Lille ligi nie wygrało, Eden nie został najlepszym strzelcem, ale był trzeci. Natomiast został najlepszym asystentem, w sensie piłkarzem, który miał najwięcej asyst. Grali jeszcze w Lidze Mistrzów, ale tam oddali KO w fazie grupowej. Więc mamy sezon 2012-2013. Hazard przechodzi za 35 milionów euro do Chelsea. W swoim pierwszym oficjalnym meczu ma szansę na zdobycie trofeum Community Shield. Nie jest jakoś bardzo szanowane, ale na dupcyć na przywitanie Manchesterowi City to spoko opcja. Początek meczu zwiastował, że faktycznie tak się stanie, ale wtedy Shaman Touré, Apach Tevez i Grubas Nastri wzięli sprawy w swoje ręce. Bramkarz The Citizens podarował jedną bramkę The Blues, ale i tak przegrali. Natomiast kilkanaście dni później chudziutki Grubasek ma kolejną szansę na trofeum. Super Puchar UEFA przeciwko Atletico. No nie zgadniecie, w tym meczu też nie wygrali. Radamel Falcao latał na kolumbijskim dopingu i w pojedynkę rozjechał obronę Chelsea. Hazard na boisko niby był, ale tak jakby go nie był. W lidze The Blues zajęli 3 miejsce, ale ten sezon Pończuś zapamięta z innego faktu. W półfinale EFL Cup mierzyli się ze Swansea i to wtedy Belk skopał jakiegoś dzieciaka od podawania piłki, bo nie chciał mu piłki rzucić. Ciekawa ciekawostka, ten dzieciak teraz jest jakimś milionerem czy coś. Ubiegłoroczni zwycięzcy Ligi Mistrzów nie wyszli teraz nawet z grupy i musieli grać w tych drugorzędnych rozgrywkach, czyli Lidze Europy. Przy udziale Hazarda dotarli do finału, a Belk złapał kontuzję i nie mógł wspomóc kolegów w ostatecznej walce z Benficą. Całe szczęście, że koledzy nie są nieudacznikami bez Hazarda i przy pomocy Torresa i Iwanowicza pierwsze europejskie trofeum zostaje dopisane do CV Edena. Jako króla strzelców ligi próżno go szukać, ale jako asystent króluje wraz z Juanem Matą. Wejść do nowej ligi całkiem owocne, nic tylko czekać aż rozkręci się na dobre. Pierwszy ważny mecz w tym sezonie to UEFA Super Cup. Chelsea wygrała Ligę Europy, Bayern Ligę Mistrzów, wielki pojedynek, który nikogo nie obchodzi. Edenik mijał oponentów niczym tyczki, wypracował jedną bramkę, niestety doszło do wyrównania, więc Edenik strzelił drugą bramkę, niestety również doszło do wyrównania. Dogrywka nic nie pokazała, więc sprawiedliwe rzuty karne rozstrzygną wynik. Jak już wiemy po odcinku z Ligą Mistrzów Manchester United w 2008 roku, Chelsea ma problemy ze strzelaniem karnych, to też tych karnych nie wygrali, w sensie przegrali je teraz. Jednak nie ma co się załamywać, to tylko śmieszny puchar od UEFA, liga ważniejsza, a w lidze Pończuś siał spustoszenie. W spotkaniu z Newcastle strzelił kolejnego hat-tricka w dorosłej karierze klubowej. Przy bramce numer 2 razem z Eto napluli na obronę oponentów, a z karnego dopełnił dzieła zniszczenia. Ale w tym sezonie był jeszcze jeden bardzo ikoniczny mecz dla Hazarda. Otóż grali u siebie z Arsenalem, albo raczej gnębili u siebie Arsenal w to piękne popołudnie. Zawodnikom The Blues do siatki wpadało wszystko, pewnie jakby puścili Totka, to zgarnęliby największą wygraną tego dnia. Edenik zdołał zdobyć tylko jedną bramkę i to z karnego, ale zwróćcie uwagę, kogo tutaj mamy. Pradawny niebieski egipski zakolak. To był również ten sezon, kiedy Gerrard wymyślił alternatywę dla Moonwalka, a Liverpool przegrał mistrza niczym ostatni frajer. Tutaj mamy potwierdzenie, Hazard na 11 miejscu w klasyfikacji strzelców, w klasyfikacji asyst również, ale to nie koniec tego sezonu, bo jeszcze Liga Mistrzów. Chelsea zdołała dojść do półfinału, ale odpadli w pięknym stylu. W pierwszym meczu zdołali wywieźć remis z Hiszpanii, w rewanżu nawet strzelili pierwsi bramkę, lecz wtedy stało się coś, czego w Londynie do tej pory nie potrafią wytłumaczyć. Oni nie potrafią, ale ja potrafię, po prostu byli chujowi. Stracili 3 bramki i wesoły Diego Costa ich pożegnał. Hazard miał gorszy sezon niż poprzedni, ale to wszystko można naprawić, bo w czerwcu zaczęły się Mistrzostwa Świata w Brazylii. Belgia walczyła, doszła do ćwierćfinału, trafiła na Argentynę i Argentyna wysłała ich do domu. Edenik zdobył na całym turnieju tylko 2 asysty i to w fazie grupowej. No, nie za fajnie jest.
Następny sezon zaczniemy od końca, czyli od rzeczy niemożliwej. Chelsea odpadła z PSG i to nie tak po prostu, tak pojebanie. W pierwszym meczu był remis, na Stamford Bridge Zlatan dostał czerwoną kartkę w 34 minucie. Wystarczyło nie dać dupy i po strzeleniu bramki nie dać im odrobić. Niestety piłkarze z Londynu dwa razy się zesrali. Hazard kończy rozgrywki z 3 bramkami i 3 asystami. Ale oprócz tej anomalii to był wyborny sezon The Blues. Najpierw w finale EFL Cup pokonali swojego rywala, czyli koguciki, które są znane z tego, że nie wygrywają, a jakiś czas później Mourinho i spółka przypieczętowali pierwsze miejsce w lidze. Hazard na 6 miejscu pod względem ligowych bramek i na 4 pod względem asyst. Double-double ustrzelony, kolejne trofeum w kolekcji, no i jeszcze został wybrany zawodnikiem roku w Anglii. Jakoś w tym momencie została nagrana legendarna reklama, gdzie Ponciuś wyśmiał angielski Iwanowicia. Please support humanappeal.org.uk. (2015-2016) na wstępie przedupcyli Community Shield z Arsenalem. Ponownie odpadli w 1/16 Ligi Mistrzów z PSG, zwolniono Mourinho, Chelsea na 10 miejscu, a Hazardzik 3 bramkę ligową zdobył dopiero w maju. Ale to był ten gol przeciwko Tottenhamowi, który pozbawił koguciki szans na wygranie Premier League, więc chociaż troszkę pożyteczny był. Syf, kiła i mogiła, niczym w Polsce przed wyborami do parlamentu. Można powiedzieć, że to taki przedsmak przed tym, jak Todd Bowley przejmie Chelsea. Po zakończeniu rozgrywek klubowych nadeszła impreza, którą Polacy wspominają niczym święto narodowe. To był dobry turniej dla Ponciusia. Co prawda jako reprezentacja zawiedli, bo odpadli z jakąś walią, ale indywidualnie 4 asysty i 1 bramka. Za sterami The Blues zasiadł Antonio Conte i to był dokładnie ten sezon, w którym Eden Hazard w meczu z Arsenalem owinął wokół siebie jakiegoś chłopa, aby ten tańczył jak prima ballerina. Następnie pobiegł, pogibał się jak pierdolony rezus i zdobył bramkę, a potem już było tylko gorzej dla kanonierów. Liga wygrana, Belg na 6 miejscu w klasyfikacji strzelców. Na końcu był jeszcze mecz finałowy FA Cup przeciwko Arsenalowi. Niestety, nie wiem jak to możliwe, ale Chelsea to przegrała. Ponciuś sporo strzelał, ale mało asystował. Na początku kolejnego sezonu znowu grali Community Shield i znowu przegrali z Arsenalem, tym razem w karnych. Ponownie nie wiem jak to jest możliwe. W lidze miejsce numer 5, a cały sezon dla Belga taki przeciętny jak na jego standardy. Pocieszenie może być odjebanie czerwonych diabełków w finale FA Cup i to właśnie Ponciuś zdobył jedyną bramkę w tym meczu, którą sobie sam wypracował. Typowo po słabym sezonie klubowym przychodzi turniej reprezentacji, na którym Belgia troszkę zawodzi. Niby wygrali mecz o 3 miejsce z Patusami z Anglii, ale jednak po tamtych zawodnikach każdy się spodziewał finału. Na tym mundialu Hazard zdobył 3 bramki i 2 asysty. Ostatni sezon wysokiego Belga 1,75 m w Chelsea. W ligowym meczu przeciwko potężnej drużynie Cardiff zdobył swojego kolejnego hat-tricka i doprowadził swój klub do 3 miejsca w lidze, strzelając 16 bramek i notując 15 asyst. W finale EFL Cup przegrali z Abu Dhabi. To jest właśnie ten mecz, kiedy Kepa pokazał Sariemu, żeby zamknął mordę i patrzył jak się broni karne. No i właśnie w tych karnych The Blues przegrali. Po zakończeniu sezonu ligowego został do zagrania finał Ligi Europy przeciwko kanonierom, którzy ostatnio mieli lepszy bilans w pojedynkach z Chelsea, ale wiadomo, Arsenal jak to Arsenal, od czasu do czasu trzeba się porządnie sfrajerzyć. Padło na ten mecz. Hazardzik strzelił 2 bramki i zanotował 1 asystę. Chelsea wygrała 4-1, a Belg w pięknym stylu pożegnał się z kibicami. Przed sezonem 2019-2020 za 115 milionów euro przeszedł do Realu Madryt. Wygłosił piękne przemówienie, że marzył o grze dla tego klubu, fajni kibice, dużo restauracji i tak dalej, bla bla bla. Pierwszą bramkę dla królewskich zdobył dopiero w październiku, bo wcześniej miał problemy z czym? Tak jest, miał problemy z kontuzjami. W meczu z Granadą oprócz tego, że zdobył bramkę, to jeszcze zanotował asystę i wydawało się, że wszystko wychodzi na prosto. Nic bardziej mylnego. Nadszedł mecz Ligi Mistrzów z PSG i po wejściu Thomasa Meunier Hazard coś sobie zrobił w stópkę. Wykluczyło go to na kilka miesięcy. Pod koniec sezonu wrócił, ale łapał jakieś resztki minut w meczach. Wygrał ligę, ale co z tego, jak miał minimalny wkład w cokolwiek. Zdobył 1 bramkę i 6 asyst. Następny sezon miał być kluczowy. Belg wraz z kolegami mieli roznieść całą Europę. Niestety na przeszkodzie stanął były klub Edena. Nagrałem o tym odcinek, to sobie tutaj zobacz. Liga została przegrana. W klasyfikacji strzelców
Beleckiej Hazarda nie było, ale za to w klasyfikacji asyst też go nie było. Częściej wchodził do gabinetu rehabilitacji niż na boisko. Zbierał szalone 800 minut. Na Euro 2020 coś tam pokopał, ale bez żadnych konkretów, a Belgia odpadła z Włochami. W sezonie 2021-2022 Real wygrał Ligę Mistrzów, ale Hazard łącznie to nie zagrał nawet 90 minut. Jest progres względem ostatnich rozgrywek ligowych, bo to nie tylko wygranie trofeum, a i Ponczuś zagrał całe 200 minut więcej. Rozgrywki 2022-2023 zacznijmy od Mistrzostw Świata i odpadnięcia Belgii już w grupie. Chwilę później Hazard zakończył karierę reprezentacyjną. No i skupił się na grze w klubie. Niestety okazało się, że grał nie będzie. Znaczy zagrał przez 400 minut. Po zakończeniu sezonu Belgii Real Madryt dogadali się, żeby zakończyć tę męczarnię. W sensie jego kontrakt rok wcześniej. A w październiku 2023 roku, po kilku miesiącach wakacji i niemożności znalezienia odpowiedniego klubu, Hazard ogłosił, że kończy karierę. Tutaj jego ostatnia bramka, a ja dodam, że co zjadł, to zjadł. Jaki Hazard był, taki był, ale trzeba mu przyznać, że zamiast sprzedać duszę za talony w Arabii, on sobie odszedł na swoich własnych warunkach. W sensie wyjebali go, ale na własnych warunkach. Ja się pożegnam też na własnych warunkach, więc żegnam.